co, już wiesz? No, prawie wiem. Właściwie cały czas lecąc z Warszawy do Świdnika, bo jesteśmy w zakładach Świdnicki WSK, to że ten Świdnik, zastanawiałem się nad tym problemem. Jak to jest, że to leci? I wiem. Otóż przyszedł jeden konstruktor, który powiedział tak, zamiast śmigieł, zamiast skrzydła trzeba zrobić co innego. Oderwał te śmigły, te skrzydła, połączył w jedno. No, wstawił łoskę, tak, zaczął. Taki on właśnie jak tutaj, no i to jest cała sprawa. Oczywiście. I co, i tak można sobie w związku z tym podskoczyć, zawisnąć i sprawa jest prosta. Najprościej mówiąc polega na tym, że inna jest prędkość strug powietrza nad i pod wirnikiem i to powoduje swojego rodzaju ssanie. I dlatego helikopter, śmigłowiec unosi się do góry. Ale dlaczego no, podobasz mi się. Podobasz, bo częściej używasz słowa wirnik niż śmigłowiec, bo rzeczywiście ta puszka na dole jest zupełnie nieważna, prawda? Istotne jest to, co na górze. Ale nie podobasz mi się, bo uważasz, że wystarczyło wymyśleć coś pośredniego między skrzydłem, no bo jedni mówią, że to jest skrzydło, inni mówią, że to jest śmigło, prawda? Ma te swoje skręty, jest regulowane, jednym słowem nie bardzo wiadomo, co to jest. Ale wystarczyło wprowadzić to w ruch wirowy, by dostać tę siłę do góry i tak. Słuchaj, przez kilkadziesiąt lat ludzie według tej zasady budowali maszyny i te maszyny podskakiwały tylko na ziemi, nie odrywając się w ogóle od niej. Tak właśnie zaczyna się historia jednego z najważniejszych elementów, dzięki którym śmigłowiec w ogóle utrzymuje się w powietrzu. Dźwigar płata. Właściwie przychodzi do Świdnika w postaci takiego duraluminiowego puca. Jest to dwie wypraski, które przy pomocy zgrzewania złączone są w jedno, po czym nadaje się mu pierwszy określony przez geometrię kształt. Zbiera nadmiar materiału do postaci tej, która pozwoli pracować mu jak śmigło, czy jak skrzydło. Tego nikt nie wie. Oczywiście nie jest to tylko kwestia obróbki mechanicznej. Po pracy frezami następuje to, co w ogóle decyduje o doskonałości całej maszynerii. To znaczy, na całej długości w 21 punktach, a także we wszystkich punktach pośrednich dokonuje się pomiaru grubości. Ultradźwiękowo. Tu jest dobrze. 3,8 plus minus 1,1 mm. Tu także 4 punkty pomiarowe w każdym miejscu. Tu też. No trzeba mieć odrobinę wyczucia, żeby sondą trafić akurat w to miejsce, które można zmierzyć. Bo oczywiście jest to jedyna szansa, żeby grubość ścianek na całej długości zmierzyć. I teraz ze stu kilkudziesięciu kilogramów powstaje niespełna 30-kilogramowy odcinek metalu o ogromnej wytrzymałości, który nawet w toku całej produkcji musi być wyważony z dokładnością do 5 gramów. Ciężkiego życia dźwigara ciąg dalszy, no bo jakoś nigdy nie ma tak, żeby coś było dobre do końca. Może być jeszcze lepsze. I metalowa powierzchnia, która ma swoje oczywiście ograniczone przez mechanikę i geometrię wytrzymałości, może zostać poddana modyfikacji. Otóż w urządzeniu może zostać bombardowana strumieniem kulek.
oddzielnie ta przestrzeń, oddzielnie powierzchnie boczne, oddzielnie spód i wnętrze także. Wszystko po to, żeby te miliardy uderzeń kuleczek spowodowały modyfikację materiału tutaj na wierzchach wszędzie i w efekcie zamiast 1000-godzinnego wytrzymywania w locie tego właśnie urządzenia, czas jego życia w maszynie wynosi 1,5 razy więcej. Ale oczywiście nie robi się tego w ręku, a na specjalnej maszynie wibracyjnej. I tak narodził się kręgosłup. No a teraz powinien obrastać ciałem. Dobrze by było, żeby to ciało zrobione było z powietrza. Materiał typu plaster miodu. Niezwykle mało wytrzymały w jedną stronę. Niezwykle wytrzymały w poprzek. Z czegoś takiego wykonuje się całą geometrię płata, opartą na tym właśnie dźwigarze, który już się narodził. Oczywiście zabezpiecza się antykorozyjnie. Oczywiście w dość skomplikowanej technologii klejenia wykonuje się jeden statyczny element. Po czym wykonuje się drugi, trzeci, czwarty i 20. 20 elementów obrasta gotowy dźwigar. Każdy jest inny, bo geometria dźwigara zmienia się wzdłuż jego długości. I do maszyny, która to wszystko klei. Prawie całość. Ale okazuje się, że w niektórych przypadkach loty, jeśli warunki atmosferyczne są kiepskie, byłyby niemożliwe. Druty grzejne. Wpuszczone w tkaninę szklaną. I płaszczyzna atakująca płata zostaje obudowana takim jakby grzejnikiem, grzałeczką, która z powodzeniem radzi sobie z oblodzeniem. Teraz to wszystko jest jeszcze okładane gumą, malowane. Robi się jedna, dość lekka jak na swoje wymiary, 50-kilku-kilogramowa konstrukcja. Oczywiście uzbrojona w maszynerię, która łączy to wszystko z resztą maszyny zwanej śmigłowcem. I jeszcze jedną ciekawostkę, no choćby coś takiego, wentyl. No niby dlaczego? W momencie, kiedy to wszystko ulegnie hermetyzacji, do wnętrza dźwigara trafia sprężone powietrze. I jeśli podczas ruchu, podczas pracy okaże się, że gdzieś dźwigar puścił, wskaźnik daje natychmiast znać o chorobie. Tak było do dzisiaj. Idealna powtarzalność, nie ma znaczenia, które trzy łopaty z produkcji się wybierze, zamontowane na śmigłowcu będą pracować. A takie jest jutro. Niespełna 30 kg, mimo że łopata jest większa. Konstrukcja z płótna, włókien szklanych, włókien węglowych, również oczywiście konstrukcja plastra miodu wewnątrz. To jest już jednak inna historia, ale oglądając ten jakby powstawanie całości, właściwie nie można mieć wątpliwości, co tu jest ważniejsze, czy konstrukcja, czy materiały. Oczywiście wątpliwości nie ma żadnych, to znaczy ja nie mam żadnych, nie technologia, tylko właśnie konstrukcja, bo przecież nie starczyłoby 3-30-minutowych programów, żeby pan technolog, inżynier Andrzej Kurek opowiedział do końca o budowie choćby jednego z elementów śmigłowca. I można by się fascynować tymi materiałami, technologiami budowania takiej łopaty, innej, z jeszcze nowszych tworzyw, jeszcze lżejszej, jeszcze bardziej wytrzymałej. I nie miałoby to kompletnie sensu, gdyby nie człowiek, któremu na imię konstruktor,
i który wymyślił, jeśli chodzi o łopatę, to co najważniejsze z punktu widzenia i bezpieczeństwa lotu śmigłowca i w ogóle tego, żeby mógł on się poruszać do przodu. To znaczy sposobu zamocowania tej łopaty, a ten sposób jest naprawdę niesłychanie dziwny i jest to konstrukcja niezwykła. Najpierw łopata łączona jest do zespołu, który nazywa się piastą, a potem pod nią umieszczona jest tarcza sterująca. I to razem sprawia, że praktycznie ta łopata jest jakby zawieszona swobodnie, choć oczywiście integralnie ze śmigłowcem związana. Ma 5 stopni swobody. Możliwe jest pochylanie całego wirnika do przodu i dzięki temu posuwanie się śmigłowca. Możliwe i konieczne jest w czasie obracania się wirnika regulowanie w tej płaszczyźnie również łopaty, w zależności od tego, czy znajduje się w jakim położeniu w stosunku do śmigłowca się znajduje. To się odbywa już automatycznie. Pilot zadaje tylko niejako warunki, które musi teraz łopata wykonać. Cóż to znaczy? Że jest to w jakimś sensie no najbardziej newralgiczny i najważniejszy punkt całego śmigłowca, bo przecież jest to w gruncie rzeczy kabina czy kadłub podwieszony do wirujących łopat. I równocześnie znaczy to coś jeszcze. Przecież widać śmigłowce, które mają 2 wirniki, niektóre mają łopat 5, inne 2. To znaczy, że konstrukcja nie jest gotowa, zamknięta. To jest konstrukcja, której jeszcze możliwe jest prawie wszystko. Sposobów rozwiązań jest nieskończenie wiele. Na przykład taki Alouette 2 z 1955 roku. Jeden z pierwszych śmigłowców, w którym zastosowano silnik turbinowy. Oszczędna konstrukcja, żadnych osłon, fantastyczna widoczność. 11 km uniósł się w 1958 roku. Wtedy to był rekord świata. 850 kg może dźwignąć ładunek 650-kilogramowy. To jest kratownicowa konstrukcja. Zupełnie oryginalne rozwiązanie, nietypowe, niespotykane w innych tego typu śmigłowcach. Bell Long Ranger. Taka maszyna typowo dyspozycyjna do przewożenia w nagłych przypadkach ludzi, którzy muszą natychmiast gdzieś w ważnym miejscu się znaleźć. Doskonałe opracowanie aerodynamiczne, elegancja. Być może ma kłopoty ze statecznością i stąd w tylnej części kadłuba dodatkowe stateczniki. Gazel. To śmigło ogonowe obraca się z szybkością 5-6 tysięcy obrotów na minutę. Silnik turbinowy oczywiście, to już staje się regułą, a sylwetka przypominająca krople wody. Shark. Nazywają go rekinem. 3 łopaty w wirniku, klejone, zawieszone przegubowo. Tarcza sterująca wirnika we wnętrzu kadłuba i dlatego na zewnątrz wystarczy zobaczyć tylko sterującą łopatami rurę. Ten śmigłowiec niektórzy nazywają latającym jajkiem. W wirniku 5 łopat. Podwozie płozowe. Doskonała widoczność na wszystkie strony. I takich rozwiązań można by naliczyć setki. Gwoli prawdy trzeba jednak powiedzieć, że konstruktor też nie wie wszystkiego. Jest to taka dziedzina konstrukcja śmigłowców, w której naprawdę niesłychanie jest dużo pytań, a bardzo mało konkretnych odpowiedzi. Najlepszy dowód, że konstruując urządzenia sterowe, konstruktor jest zupełnie pewien, że błąd, jaki popełni, wynosi minimum 30%. Jeśli jest tylko taki, to już jest bardzo dobrze.
Czy to znaczy, że jest bezradny? Nie. To znaczy, że podczas procesu konstruowania nowego śmigłowca równocześnie z równą intensywnością o tym, jak go zrobić, myśli o tym, jak go zbadać. I te badania statyczne, które właśnie w takich warunkach się odbywają, to jest cała sprawa. To jest ta wielka gra właśnie o to, jak zachowywać się będzie nowa konstrukcja. Cały śmigłowiec pokryty jest taką siecią pasów przyklejonych do szkieletu. Po to, żeby złapać je przy pomocy lin i ciągnąć. Ciągnąć z odpowiednią siłą w kilkudziesięciu miejscach po to, by zaimitować warunki, jakie spotka śmigłowiec w locie. Siły, jakie będą na niego działały podczas lotu czy podczas lądowania, drgania, jakie występują od pracy wirnika, bo przecież trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Konstruktor pomyślał tę maszynę tak, że jest to praktycznie producent drgań. Gigantyczna fabryka wibracji. Wspaniałe wielkie stanowiska, ogromna maszyneria, siły i to wszystko i te białe rękawiczki konstruktora, któremu wydaje się, że w warunkach naziemnych można odpowiedzieć na absolutnie wszystkie pytania. A prawda jest taka, że tak konstruktor kraje, jak mu staje materiału. Tę część można oczywiście badać w warunkach statycznych, sprawdzać wszystkie obciążenia, patrzeć, czy się skręca. To jest piasta śmigła ogonowego śmigłowca. Tu wędrują łopaty, których kąt nachylenia także jest kierowany. Tutaj jest oś. I oczywiście na pierwszy rzut oka błysk metalu, elegancja śrub świadczy o tym, że jest to doskonałe. Ale ile naprawdę wytrzyma w warunkach prawdziwego lotu, odpowiedź może dać tylko badanie materiałowe, chociażby badanie tego typu. Ja specjalnie jestem ubrany w nauszniki tłumiące hałas, bo maszyny wibrujące, ja muszę naprawdę krzyczeć do Państwa w tej chwili. Tutaj przez długie godziny część, którą przed chwilą można było elegancko obejrzeć, poddawana jest torturom drgań. Określone częstotliwości sterowane przez niewielki układ elektroniczny. Tu także zapisywane są koleje życia tej części. I tu dopiero pada odpowiedź na pytanie, jak długo poszczególne elementy śmigłowca będą mogły w locie pracować. Fragment łopaty wirnika poddawany torturom, jakich nigdy nie spotka w rzeczywistości. I dopiero tu błędy materiałowe i błędy konstrukcyjne wskażą, na ile może cała konstrukcja, całość latającej maszyny może być doskonała, a więc jednak materiał. A więc jednak nie materiały, tylko konstrukcja, a ściślej biorąc badania konstrukcji, to znaczy wszelkie metody diagnozy całości, nie kawałków, takie, które gdzieś tam w warunkach laboratoryjnych drgają fragmentami wyjętymi z całości. Tylko takie metody diagnozy, które mówią o tym, jak zachowuje się cała konstrukcja, cały śmigłowiec, a ściślej rzecz biorąc, to co w nim najważniejsze. Wirniki śmigłoogonowe, jak wzajemnie na siebie oddziaływują, jaki jest rozkład drgań, jakie powodują ewentualne odkształcenia tej konstrukcji i tak dalej. No i to jest cała olbrzymia dziedzina wiedzy. Takimi skrzyniami obstawiony śmigłowiec, które w tym tepsznym przypadku to po prostu elektroniczne wzmacniacze sygnałów, jakie przychodzą z tensometrów, z czujników, którymi oblepiony jest cały wirnik śmigłowca i śmigłoogonowe. To już jest elektronika najwyższego rzędu, najwyższego lotu. Te informacje, które tutaj trafią i zostaną przetworzone, potem wędrują przy pomocy telemetrycznego przekazu do centrum komputerowego. Ale zanim wędrują, no to oczywiście muszą być najpierw nadane. Trzeba przyznać, że pomysłowość konstruktorów jest równa w wymyślaniu konstrukcji, jak i w wymyślaniu sposobów jej badania. Jest to jeden z takich właśnie niesłychanie dziwnych, wyrafinowanych sposobów polegający na tym, że ten śmigłowiec leci, chociaż właściwie stoi na ziemi. Kotwice, które trzymają go tutaj, że i mimo maksymalnych obrotów silnika nie poleci do góry. Takich kotwic jest zresztą wiele, a
to, co jest w tej akurat próbie najistotniejsze, to tensometry zamocowane na śmigle ogonowym, bo to zostało dzisiaj w tej próbie uznane za punkt newralgiczny. Ten element wystający to kolektor. Stąd wszystkie informacje o zachowaniu się w czasie różnych obciążeń pracy tego śmigła wędrują poprzez odpowiednie, pokazane już zresztą elementy nadajników, do miejsca, gdzie podczas tej próby jest znacznie bezpieczniej aniżeli tutaj. Zarejestrowane na śmigłowcu teraz zaczynają żyć własnym życiem. Łączem telemetrycznym trafiają stamtąd, gdzie odbywała się próba, tu, do centrum komputerowego. Można je zarejestrować i zapamiętać do dalszej obróbki w wielokanałowym rejestratorze. Można przy pomocy oscyloskopu dokonać wizualizacji tych przebiegów. Jest obrazek tych danych. I wreszcie, co najważniejsze, można zamienić je na wielkości fizyczne przy pomocy komputera, który oczywiście zapamięta je na dyskach magnetycznych. I te dane dopiero posłużą teraz do prowadzenia całego szeregu obliczeń i analizy, która z tych magicznych cyferek potrafi dopiero przełożyć je na język tego, co w śmigłowcu jest dobre, a co nie, co trzeba poprawić, inaczej skonstruować, zrobić inaczej. Na podstawie danych, które napływają z komputera, tego typu analiza częstotliwości. Tensometr numer 52. Obroty wirnika nośnego 85%. Punkt pomiarowy numer 52. Taki przebieg częstotliwości. Nie wdając się w większe zawiłości, jest to podstawa do analizy tego, co z tym miejscem, które było badane na wirniku, właśnie się dzieje. Czy występujące tam drgania są na tyle znaczące, że trzeba na przykład ten fragment przekonstruować, czy na tyle nieznaczące, że można uznać, że wszystko jest w porządku. Precyzyjna, komputerowa analiza. Komputery, teorie. No nie, to oczywiście także decyduje, ale jednak kształt przyszłości wyznaczany jest przez nowe materiały. O, chociażby ta maszyna wygląda na pierwszy rzut oka normalnie, ale wirnik nie jest normalny. Zamiast słynnych już 6 stopni swobody zawieszenia łopaty, tu jest tylko jeden właściwie. Łopata może się tylko skręcać, ale te wszystkie 4 pozostałe stopnie zostały przejęte przez pracę samej łopaty. Stała się niezwykle elastyczna, przez to dała nowe możliwości. To jest maszyna Bolkow 105, jedna z nowocześniejszych konstrukcji współczesnego świata śmigłowców. I przez to, że ma tak zwane sztywne zawieszenie wirnika, umożliwia wykonywanie rzeczy, których żaden inny śmigłowiec nie byłby w stanie zrobić. O, na przykład coś takiego. Nowa dziedzina. Ewolucja lotnicza na Ziemi. Ten śmigłowiec daje się precyzyjnie sterować, z precyzją nieporównywalną z żadną inną maszyną. I nie ma wątpliwości, że daje się, bo dały mu tę szansę nowe materiały. No i co? To prosta sprawa. Teraz nie masz żadnych wątpliwości, że ten człowiek, który myśli o całości, czyli
konstruktor. No tak, no, materiałowiec. Absolutnie nie. Będzie miał zawsze przewagę nad tym, który myśli o kawałku sprawy. Ale tak tego, kraje, będziemy... jak powstaje materiału. No. Jak to nie staje, to przestaje krajać. Niech się kłócą. Na szczęście huk maszyny zakłóca słowa niegodne dżentelmenów. Materiały, konstrukcje, konstrukcje, materiały. Ważne, że lata. Ważne, że jest użyteczne. I to jeszcze, że ostatnie słowo konstruktora i materiałowca padnie dopiero jutro. Jutro? Przepraszam, za tydzień.